A ze mną jest Agata Adamek, TVN24. Dzień dobry, Agato. Do Sejmu poproszę. No nie wiem. Ale ty masz tam dzisiaj głosowania, ty masz tam dzisiaj, dużo rzeczy tam się dzisiaj dzieje. Słuchaj, czy ty też już masz dość tej kampanii prezydenckiej, która trwa 2 dni? Dzisiaj zobaczyłam na przykład pierwszy obrazek, który rano zobaczyłam w telewizji, to był Rafał Trzaskowski w piekarni. I to każe wyciągnąć wniosek jeden, że zaczęło się na dobre. Zaczęło się na dobre. Pierwsza rzecz, którą ja dzisiaj zobaczyłam, to był bardzo długi post na Twitterze, również na X-ie, przepraszam, również Rafała Trzaskowskiego, o tym, że kampanii jeszcze nie ma, ale już się zaczyna. Ale on jest w piekarni, swoim prywatnym samochodem. Co też ważne. To jest bardzo ważne, bo o 6 rano z kolei... Sprawa. Nie możemy tylko żartować. Nie możemy tylko żartować, zaraz sobie porozmawiamy poważnie. O 6 rano natomiast drugi kandydat jest na siłowni. To jest... I dźwiga ciężary, bardzo duże ciężary dźwiga. Słuchaj, o czym będzie ta kampania prezydencka? To chyba o portfelach i o bezpieczeństwie, sądząc po sondażach, tak trzeba wnioskować. Z sondażu dla Faktów TVN i TVN24 wynika, że bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, na drugim ochrona zdrowia i sytuacja w ochronie zdrowia, a na trzecim miejscu sprawy gospodarcze, no czyli portfel, jak rozumiem. I tutaj ważna chyba lekcja też ze Stanów Zjednoczonych płynie dla polskich polityków. No bo tam Donald Trump robił bardzo prosty numer przez ostatnie tygodnie kampanijne. Na każdym wiecu pytał uczestników tego wiecu, czy teraz żyje im się lepiej, czy za jego prezydentury żyło się im lepiej. Myślę, że podobne pytanie może wybrzmiewać też w naszej kampanii prezydenckiej. Sądzę po tym, że pan Karol Nawrocki już przepisał jeden do jednego jedną z obietnic Trumpa dotyczącą podatkowania nadgodzin. Tak. To prawdopodobnie będzie przepisywał całą tę kampanię. Tak, i oczywiście będzie tutaj opierał się jako kandydat, oczywiście bezpartyjny i oczywiście niezależny, na dorobku Prawa i Sprawiedliwości z 8 lat rządów PiS-u, bo będzie oczywiście, i to z pewnością można już dzisiaj powiedzieć, wyliczał, na czym polegają zasoby portfela Polaków w związku z tym, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy, co Polacy, patrząc na swoje konta i portfele, zawdzięczają Prawu i Sprawiedliwości. Tu spokojnie możemy już przewidzieć, że tak właśnie to będzie wyglądało. Na pewno na tym będzie się opierał. Ale tylko pieniądze w ogóle będą też ciekawym elementem w ogóle kampanii prezydenckiej, też z punktu widzenia jej finansowania. Bo tak, już to widać, bardzo że interesuje. Rzeczywiście po prawej stronie jest jakaś kuriozalna awantura o finansowanie kampanii Karola Nawrockiego. Tak, ta awantura weszła na poziom medialny po prawej stronie sceny politycznej. Od razu dla państwa, którzy, boże, to umknęło, pani poseł Lichocka poszła do Telewizji Republika i zaczęła wypominać pracownikom Telewizji Republika, że nie podają numeru konta PiS-u, że tylko na siebie zbierają, a nie zbierają na PiS. No tak, no są niezależną telewizją, no to zbierają na siebie. No przecież to jest telewizja niezwiązana z żadną partią polityczną, nie sprzyjająca absolutnie żadnej tak samo, partii politycznej. Dokładnie tak samo, jak Karol Nawrocki jest niezależnym. Dlatego też zbierają dla siebie. Co prawda w Prawie i Sprawiedliwości już słychać takie zapowiedzi, że 30 milionów PiS wyłoży na tego niezależnego, zupełnie niezwiązanego z Prawem i Sprawiedliwością kandydata. Pytanie tylko, jak te pieniądze zostaną zebrane, no bo oczywiście wiemy, jakie ma problemy Prawo i Sprawiedliwość finansowe teraz w związku z tym, co samo sobie zrobiło, finansując tak, a nie inaczej kampanię wyborczą. Ma problemy finansowe, ale z kredytu zaciągniętego na ostatnie kampanie zostało do spłacenia już tylko 1,5 miliona. Jakoś sobie uzbierali. Jakoś się okazało, że za skórniaczki gdzieś były pochowane. Tak, ja się absolutnie nie martwię o to, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało na chleb, bo myślę, że spokojnie sobie poradzi. Tym bardziej, że już wykorzystuje sytuację, w której się znalazło, właśnie do mobilizowania swojego elektoratu i swoich zwolenników. To zbieranie pieniędzy, ta powszechna zbiórka, jak jest przedstawiana przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości, tak naprawdę na to, żeby funkcjonowała w Polsce partia, która jest za Polską, jest elementem mobilizującym. Pytanie, jak długo, bo wiesz, kiedyś portfele też wysychają i ileż można na jedną telewizję, na drugą telewizję, na kandydata niezależnego, na partię, na jakieś stowarzyszenia też, przecież Jarosław Kaczyński też apelował o zbieranie na Stowarzyszenie Biało-Czerwonych bodajże, więc tego jest bardzo dużo. Ale... To jest w gruncie rzeczy takie pytanie, jak Karolowi Nawrockiemu się uda w tej kampanii wyborczej
rozpalić polityczne emocje po prawej stronie sceny politycznej i czy w ogóle mu się to uda. Może mu się udać, bo chociażby spojrzawszy na sondaże, które były w 2015 roku przed wyborami prezydenckimi, sondaże Andrzeja Dudy, który chyba mam wrażenie, że jednak trochę wyzłośliwił się aktorsko, zapominając imienia i nazwiska tego obywatelskiego kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie, co to było w ogóle? Te sondaże pokazują, że w krótkim czasie Dudzie udało się zbudować poparcie, zbudować zaufanie polityczne wśród potencjalnych wyborców. A co do samego prezydenta i jego... Ja miałam wrażenie, że to jednak był popis aktorstwa. Nie wiem, ciekawa jestem twojego wrażenia. Wiesz co, ja miałam różne wrażenia na ten temat, ale... nie wiem, zaczęłam tutaj, to ja nigdy nie wiem, czy to jest aktorstwo, czy rzeczywiście coś tam się wydarzyło. Ja myślę, że zrobiło mu się przykro, że wszyscy go tak w jednej linii stawiają z tym nieznanym Karolem Nawrockim, mówiąc ale o tym, Karol że on też Nawrocki... był wtedy nieznany. Ale Karol wtedy, Nawrocki kiedy kandydował, ma w tej kiedy chwili... prezes dostał pierwszej iluminacji, wyznaczając go na kandydata na prezydenta. Ale Karol Nawrocki w tej chwili ma dwa razy większe sondaże niż miał Andrzej Duda w listopadzie 2024. To więc... też prawda, ale Bronisław Komorowski... Czy tak. Mam mówić dalej o tak, sondażach? Tak, Bronisław Komorowski, pamiętamy. Wiesz co, ja tu mam jeszcze kilka pytań. Po pierwsze, czy twoim zdaniem to przeniesienie, o którym już żeśmy mówiły, kampanii amerykańskiej na polski rynek ma w ogóle sens? Bo ja zawsze mam poczucie, że my jesteśmy zupełnie innym społeczeństwem. Znaczy to, że nasz system polityczny jest inny, to jest oczywiste, ale w ogóle kierujemy się czym innym przy wyborze prezydenta. I to przepisanie jeden do jednego kampanii Trumpa może okazać się nieskuteczne. Tak, może być niemobilizujące wystarczająco. Na to będą liczyli ci, którzy wpadną ewentualnie na taki pomysł przepisywania tej kampanii jeden do jednego. Zresztą myślę, że nie będzie to miało miejsca aż tak. To nie będzie takie przepisanie jeden do jednego. Nie zatrudni się Karol Nawrocki w McDonald's. Będą tylko takie akordy. Nie no, w McDonaldzie na pewno nie, no bo to jednak Polska się liczy tutaj, polskie firmy. Myślę, że jeden do jednego na pewno nie. Natomiast jeżeli chodzi o tę stronę finansową, sytuację w ochronie zdrowia, to co rozdało Prawo i Sprawiedliwość, czego nie rozdaje teraz, no bo już raz to zostało rozdane, obecna koalicja, to wszystko, z czym mamy do czynienia też wewnątrz obecnej koalicji, te tarcia koalicyjne, które też powodują, że no nie można zrealizować chociażby 100 konkretów, które byłoby obiecywane w kampanii, bo to jest niewykonalne w tej koalicji, to będzie na pewno akcentowane. No bo cóż innego można akcentować? No oczywiście, można straszyć uchodźcami. To można... już chyba nie działa. Chociaż słyszałam wśród tych, którzy decydowali o tym, kto ma kandydować na prezydenta, którzy się do tego przymierzali przez ostatnie tygodnie w partiach politycznych, że wtedy, kiedy się bada nastroje społeczne, no to wychodzi właściwie wszystkim ugrupowaniom to, że temat bezpieczeństwa to jest szerszy temat niż tylko myślenie o ewentualnej wojnie. To jest temat również związany z tym, kto do Polski będzie wjeżdżał, jak będzie wyglądało bezpieczeństwo polskiego rynku pracy, bezpieczeństwo na ulicach polskich miast. To są rzeczy, których Polacy się boją, a kampanie oczywiście są budowane na strachu. Oczywiście. Na pewno to też będzie wykorzystywane. Poza tym, znając Jacka Kurskiego, który ma odgrywać ważną rolę w kampanii Karola Nawrockiego, wiemy, że to będzie jest ogień. Polityk, który się nie cofnie przed niczym. Będzie ogień, naprawdę. To Jacek Kurski nam zapewnia rozrywkę na następne pół roku. Agata, tylko czy w związku z tym wszystkim, o czym mówisz, Koalicja Obywatelska nie popełniła jakiegoś fundamentalnego błędu, stawiając na Rafała Trzaskowskiego, którego zobaczysz na zdjęciach w piekarni i wczoraj widziałam jego spotkanie z uczniami szkoły podstawowej i obiecywał im remont placu zabaw, a z drugiej strony masz Radosława Sikorskiego, który mówi o Wołyniu. I czy Koalicja Obywatelska na pewno w swojej mądrości partyjnej nie postawiła na dobrego konia? Wszyscy zwolennicy Radosława Sikorskiego w Koalicji Obywatelskiej odpowiedzą na to pytanie, że wystawienie Rafała Trzaskowskiego wiąże się z niebezpieczeństwem przegranej tych wyborów prezydenckich. Oni to mówią wprost, że Rafał Trzaskowski po prostu nie wzbudzi tych emocji. Wybory prezydenckie są bardzo mocno osadzone w emocjach, które trzeba przejąć. Ten, kto będzie panem emocji społecznych, kto je bardziej rozgrzeje,
na swoją korzyść lub na niekorzyść swojego przeciwnika, ten wygra te wybory prezydenckie. Mhm. I zasadnicze pytanie dotyczące Rafała Trzaskowskiego i zasadniczy argument podnoszony przez zwolenników Sikorskiego był taki, że to Sikorski może te emocje rozbudzić. Mhm. Ale wiesz, Rafał Trzaskowski... jest kandydatem na te czasy. No tak, tak, tak. To było jego hasło. Ale z kolei, na pewno słyszysz też od z kolei sztabowców Rafała Trzaskowskiego i od jego współpracowników, że ponieważ jemu bardzo zależy na tym, żeby te wybory wygrać. To jest oczywistość, ale z drugiej strony... To nie jest kwestia tego, czy mu zależy, czy nie. W poprzedniej kampanii prezydenckiej można było mieć takie poczucie, że... no nie chcę powiedzieć, że jest mu wszystko jedno, czy przegra, czy wygra, bo to za daleko idące by było. Ale nie jest aż tak zaangażowany, jak mógłby być. Nie miał jakiejś takiej olbrzymiej, niesamowitej determinacji. Teraz ta determinacja, jak mówią jego współpracownicy, jest bardzo mocna i on jest gotowy naprawdę gryźć trawę, żeby w tej kampanii zawalczyć. Tylko wiesz, tamta kampania trwała 5 tygodni. Ta kampania, w której był Rafał Trzaskowski. Obecna kampania będzie trwała, już widzimy, już jesteśmy. Grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Do pół roku. Pół roku kampanii mamy do drugiej tury. To jest tak wyczerpujące. To jest... już nie wiadomo, o czym mówić, nie wiadomo, z kim się spotkać. Zwłaszcza jeśli Nawrocki będzie narzucał to tempo, które już widać, że będzie starał się narzucić. To jest też rozmowa o fizycznych możliwościach kandydatów. Obaj są młodzi, znaczy tam jest 10 lat różnicy między nimi. Rafał Trzaskowski jest starszy. W tym wypadku to jest, myślę, że musi to być dla niego bardzo szokująca konstatacja, że jest od kogoś starszy. Tak. Natomiast, no wiesz, obaj są w formie. No, tutaj myślę, że nie ma między nimi specjalnej różnicy, chociaż nie widziałam Trzaskowskiego nigdy na siłowni. Ale no to nie jest, to nie są kompetencje prezydenckie, tak? No możemy się z tego trochę pośmiać. Ja nie mam na razie też pewności, chyba że nie wiemy tego po prostu, bo nikt o tym otwarcie nie mówi, co jest zrozumiałe, że jest strategia rozpisana na te kolejne miesiące kampanii prezydenckiej. Mówię o strategii Rafała Trzaskowskiego, ale też Szymona Hołowni. Czy tam jest naprawdę kalendarz rozpisany, że w tym miesiącu akcentujemy to, tu robimy taką konwencję, mm-hmm. tu przenosimy akcent na inny element mm-hmm. tej kampanii i na inne emocje zaczynamy wpływać. Nie mam na razie takiego przeświadczenia, właśnie, że to jest przygotowane. Wiesz co, ja mam wrażenie, że od tych paru dni, ale to są 3 dni, więc na razie to właśnie mówimy o 3 dniach, a nie 3 tygodniach czy 3 miesiącach kampanii. Tempo zaczął narzucać Nawrocki, tylko ja zawsze mam wrażenie, że jak ktoś takie tempo narzuca na początku, to jest trochę jak w maratonie. Jak zaczniesz speedować na początku... To potem się zmęczysz i nie dobiegniesz. To potem się spalasz i stajesz. I ludzie Trzaskowskiego z kolei mówią mi, no... Nam to ten Sikorski tak wszedł tutaj trochę za mocno, bo my nie mieliśmy tego w planie, nie mieliśmy prekampanii w planie, nie mieliśmy kampanii do prawyborów w planie, mieliśmy swoją kampanię rozpisaną i chcieliśmy iść swoim torem, a Radek nas zmusił do innych aktywności niż te, które mieliśmy zaplanowane. Te dni po ogłoszeniu Karola Nawrockiego kandydatem na prezydenta są oczywiście dniami Karola Nawrockiego, bo Rafał Trzaskowski to jest człowiek, który... No, w tym wyścigu o kandydowanie na prezydenta już był przed, mhm. w tej prekampanii przed prawyborami w Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej też już kandydował na prezydenta, mhm. więc to jest oczywiste, że te dni są dniami rzeczywiście Karola Nawrockiego. Na niego patrzymy, czekamy, mhm. co powie i tak dalej. Natomiast no, ja daję tydzień, mhm. żeby się zmęczył. Żeby się zmęczył, potem będzie ta konwencja Koalicji Obywatelskiej w Gliwicach. Ale PiS też coś robi. Czyli oficjalne rozpoczęcie kampanii. Dzień później PiS chyba. Też ma coś tam robić. Będzie duża konwencja Szymona Hołowni, który mówi i zapowiada, nie ujawniając szczegółów, że to będzie jakieś wydarzenie no zupełnie inne niż te wszystkie Jaśmina polityczne wydarzenia w kampanii. Tak, ostatnio weszłam. Weszłaś na Jaśminę? Tak, weszłam. Ja też. Fascynująca lektura. No. Bo to była, proszę Państwa, taka aplikacja, która miała odmienić polskie życie polityczne i którą Polska 2050 zapowiedziała w kampanii 2023. Obywatele byli zachęcani do rozmowy o Polsce, no. ale coś to się nie nagadali się. Nie ale jest. Patrząc właśnie, bo to jest też ciekawy element, chociaż nie rozmawiamy o tym trzecim kandydacie, ale Szymon Hołownia w sytuacji, kiedy Karol Nawrocki kandyduje na prezydenta, mhm. myślę, że
ma bardzo poważne powody do zmartwienia swoim wynikiem wyborczym. Bo Karol Nawrocki jest takim kandydatem, który nawet wtedy, kiedy była rozmowa o jego prezesurze IPN-u, nie wiem, czy ty to pamiętasz, w Sejmie, głosowanie nad Karolem Nawrockim, politycy PSL-u wtedy przychylnie się wyrażali o Karolu Nawrockim, przynajmniej niektórzy. Mówili o tym, że tak, to jest taki patriota, właściwie my mamy taki elektorat. I podejrzewam, patrząc też na rozkład i rozpad trzeciej drogi, który chyba jest nieunikniony, czyli tego projektu Polski 2050 i PSL-u, może być tak, że już w pierwszej turze, bo Szymon Hołownia tylko w pierwszej turze pewnie będzie się ubiegał o cokolwiek w tych wyborach, już będzie tak, że część elektoratu PSL-owskiego po prostu zagłosuje na kandydata niezależnego, czyli kandydata Prawa i Sprawiedliwości, tym bardziej, że PSL rzeczywiście no, odpuścił polską wieś, Prawo i Sprawiedliwość tę wieś przejęło. A no taki tak, kandydat nie budzi takich negatywnych emocji, jak na przykład Przemysław Czarnek by mógł budzić w tym elektoracie. Chociaż też nie jestem pewna, czy jakieś wielkie. Natomiast Nawrocki jest absolutnie do przełknięcia przez elektorat PSL-u. No to prawda, no Marek Sawicki już zapowiedział, że na Trzaskowskiego nie zagłosuje, a w drugiej turze będzie miał wybór między Nawrockim a Trzaskowskim zapewne. Chodźmy do tej lewicy i do tego Hołowni, bo to, to też trzeba się pochylić nad państwem. Czy pani ministra Dziemianowicz-Bąk odpowiedziała wprost w końcu? A skąd? Nie ma takiej możliwości, żeby pani ministra odpowiedziała wprost na pytanie, czy będzie kandydatką. I krótko. Odpowiedziała natomiast, że będą podejmować decyzje, robią badania i ta decyzja zostanie podjęta prawdopodobnie jeszcze przed świętami. I jakaż to może być decyzja Agato? Bo ja słyszę, że panowie w lewicy to bardzo chętnie mówili o tym, że będą mieli na pewno kandydatkę, póki nie doszło do decyzji. A teraz to się nagle okazało, że to w ogóle nie musi być kandydatka. Panowie w lewicy to się cieszyli, że jest taka kandydatka jedna, czyli Magdalena Biejat, która chce startować w wyborach prezydenckich, bo oddychali z ulgą, że oni nie muszą rzucać tych ministerialnych i wicepremierowskich posad. Bo to już Donald Tusk zapowiedział. Bo na szczęście jest ktoś, kto chce się przejechać na tych wyborach, bo przecież to będzie jakieś 5%. No to będzie pewnie walka o 5%. Jeszcze patrząc na Trzaskowskiego, który już w pierwszej turze odbierze lewicy. Wszystko. Wszystko. Patrząc na to, co Polaków interesuje w tej kampanii prezydenckiej, czy nam się to podoba, czy nie, to takie są nastroje właśnie, że jednak postulaty lewicowe schodzą na dalszy plan. No, Krzysztof Kukucki, nie wiem, czy czytałaś. Tak, słyszałam to. To jest prezydent Włocławka, był wiceministrem od budownictwa, to znaczy od rozwoju i od mieszkalnictwa. Sukcesów na razie nie miał, ale tam w tym ministerstwie się zmienili, bo całe kierownictwo ministerstwa, więc trudno, żeby były jakieś sukcesy. Ja myślę, że nic się nie stało, że nie zdążyłyśmy jakoś tak głębiej porozmawiać. Nic się nie stało? Kandydatce lewicy. Gdyby Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała wprost, to pewnie byśmy no od tego tak, zaczęły. No tak, ale to nie, to się nie da. Straciła tę szansę, żeby skoncentrować naszą uwagę na swoim ugrupowaniu politycznym. Trudno. Odnoszę wrażenie, że lewica w ogóle już straciła szansę, żeby skoncentrować naszą uwagę. Dziękuję ci, Agato, bardzo serdecznie. Leć do Sejmu. Nie zawieziesz mnie. Nie, nie zawiozę cię, tylko się wypnij tutaj, żebyś mi z pasem nie wyszła. Do Dziękuję widzenia. Bardzo serdecznie. Agata Adamek, TVN24 była naszym gościem.